19 września 2013 roku przed godziną 8 rano na terenie Tomaszowa Mazowieckiego u zbiegu ulic Opoczyńskiej i Wowalskiej zaistniało zdarzenie drogowe. Na miejscu policjanci Wydziału Ruchu Drogowego ustalili, iż jadący Skodą Octavią 66-letni mieszkaniec powiatu opoczyńskiego nie zachował należytej ostrożności i uderzył jadący przed nim pojazd, którym kierowała 44-letnia mieszkanka powiatu opoczyńskiego. Pojazd ten to Citroen Xara. Kierująca Citroenem w wyniku zdarzenia doznała obrażeń ciała i została hospitalizowana. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim. Warto nadmienić, iż uczestnicy tego zdarzenia byli trzeźwi. 19 września 2013 roku o godzinie 15:40 dyżurny tomaszowskiej komendy został telefonicznie poinformowany przez kuratora sądowego, że podopieczni kuratorscy pod wpływem alkoholu opiekują się dwójką dzieci. Na miejscu natychmiast policjanci ustalili, iż 10- i 6-letnimi dziećmi opiekowali się rodzice, 28-letnia kobieta oraz 34-letni jej konkubent. Oboje byli pod wpływem alkoholu, mieli prawie 3 promile. Dziećmi zaopiekowała się trzeźwa babcia. Ponieważ interwencja w tej rodzinie nie była pierwszą, o dalszych jej losach zainteresuje i zadecyduje sąd rodzinny. 21 września 2013 roku o godzinie 14:30 w Rokicinach doszło do nieporozumienia na parkingu przy jednym z supermarketów. Krewki, nietrzeźwy 2,5 promila, 26-letni mieszkaniec Rokicin wywołał awanturę z 21-letnim mieszkańcem powiatu częstochowskiego, który zatrzymał się na zakupy. Z braku argumentów oraz z bezsilności 26-letni mieszkaniec Rokicin skopał pojazd, którym przyjechał jego współdyskutant. Postępowanie w sprawie prowadzi Komisariat Policji w Rokicinach. 21 września 2013 roku o godzinie 16 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie został telefonicznie poinformowany, że wśród bloków na jednym z osiedli przebywają dwie nastolatki, które dziwnie się zachowują. Policjanci po dotarciu na miejsce zauważyli, że dziewczęta są nietrzeźwe, każda z nich miała po promilu alkoholu w wydychanym powietrzu. Dziewczyny przekazano pod opiekę rodzicom, a o dalszych ich losach i dziwnym sposobie spędzania wolnego czasu zostanie poinformowany sąd rodzinny. 22 września 2013 roku o godzinie 10:05 na terenie gminy Ujazd zaistniało zdarzenie drogowe z udziałem dwóch pojazdów. 25-letni mieszkaniec Tomaszowa kierujący Fordem Focusem z nieustalonych do tej pory przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i czołowo zderzył się z Mitsubishi Pajero kierowanym przez 34-letniego mieszkańca gminy Ujazd. Obaj uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi, obaj kierowcy oraz pasażerka Mitsubishi zostali w wyniku zdarzenia ranni i zostali przewiezieni do szpitala. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Komisariat Policji w Rokicinach.